Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, dzień dobry. Witam serdecznie. Tusk i Gowin pobili rekord temperatury sporu podczas posiedzenia rządu? Nie oceniłbym tego w ten sposób. Nie takie rzeczy pan widział na posiedzeniach? Czy są często duże emocje, przeważnie wynikają z spraw merytorycznych, więc te mnie dużo bardziej ciekawią. Tusk taki kłótliwy? Nie, pan premier jest, myślę, bardzo otwarty w wsłuchiwanie się w różne głosy i wymiany poglądów też pomiędzy ministrami. No ale bardzo intensywnie, krwawo było we wtorek, jak się spotkali panowie Tusk i Gowin? Znaczy ja w ten sposób tego nie odbieram w żadnym wymiarze. A jak pan to odebrał? Znaczy no, była rozmowa, no, mieliśmy posiedzenie rządu, mieliśmy oczywiście tradycyjne punkty, są sprawy różne i była wymiana poglądów i ocena tej bieżącej sytuacji. Bardziej Tusk krzyczał, czy bardziej Gowin się kajał? Nikt nie krzyczał, nikt nie krzyczał. A kajał się ktoś? Nikt nie krzyczał, nikt nie miał jakichś nadmiernych emocji w tym względzie. Zapachniało dymisją? Nie. Nie? Nie, o to ja pan takie tak wrażenia, że... Ja tego nie odczuwam w ten sposób. A było tak, że któryś z ministrów przyszedł w sukurs Gowinowi, czy on biedny siedział w kąciku i wszyscy się na nim wyżywali? No ja myślę, że z każdej sytuacji, również z tej, trzeba wyciągnąć określone wnioski na przyszłość. Też o tym charakterze legislacyjnym i warto sobie to wszystko usystematyzować. I myślę, że to też jest pewne doświadczenie, które musimy pamiętać. A Gowin, to jeszcze raz zapytam, a siedział w kąciku, czy ktoś go wspierał? Nie, pan minister Gowin siedzi w środku rzędu. W symbolicznym kąciku. Nie siedział w kąciku. Ministrowie PSL milczeli i zacierali ręce, bo wy Gowina za bardzo nie kochacie. Pan premier Piechociński zabrał głos i właśnie mówił w podobnym duchu, jak ja przed chwilą, o wyciągnięciu wniosków i też nauce płynącej z pewnych sytuacji. A jak to jest z miłością PSL-u do Gowina? Bo ona, rozumiem, w obliczu związków partnerskich jest trochę inna niż w obliczu poprzednich sporów z tym ministrem. Znaczy, Jarosław Gowin odegrał bardzo ważną rolę w moim odczuciu przy tworzeniu koalicji pomiędzy Platformą i PSL-em. I to jest na pewno jego też duża zasługa w porozumieniu i w Małopolsce, i na poziomie krajowym. On był pierwszym, który w Platformie mówił, że to PSL może być dobrym koalicjantem dla Platformy. Czyli rozumiem, głosowanie za jego odwołaniem, które planuje przeprowadzić opozycja, nie dla was. Znaczy, nie popieramy wniosków o odwołanie swoich ministrów i nie poprzemy na pewno wniosku o odwołanie ministra Gowina. A w boju przeciwko związkom partnerskim pan stoi po stronie Gowina? Znaczy, no to gdybym był posłem, ja nie jestem posłem, ale gdybym był, zagłosowałbym tak jak większość klubu PSL. Bo krakowscy konserwatyści głosują przeciw. Nie, bo też taka jest formacja PSL i to chadeckie poczucie wartości i podejście do tej sprawy, no, pozycjonuje nas w tym miejscu. I panu też te związki się wydają niemoralne i jałowe, że zacytuję jedną z pań posłanek? Nie popieram retoryki tego, co mówi pani poseł Pawłowicz. A nie jest tak, że minister od polityki socjalnej w związkach partnerskich widzi na przykład szansę na zwiększenie dzietności? No, szanse na zmianę polityki demograficznej, na rozwój demograficzny Polski, no, myślę, że są w wielu obszarach. Myślę, że młodzi Polacy... Ale nie w związkach partnerskich. Młodzi Polacy bardziej oczekują wsparcia państwa. I stąd wydłużenie urlopów macierzyńskich, stąd też większe inwestycje w żłobki, w przedszkola, w opiekunów dziennych i tworzenie lepszych warunków do funkcjonowania polskich rodzin i dzieci. A nie myśli pan, że jakby pary wiązały się choćby związkami partnerskimi, skoro czują jakąś awersję do małżeństwa, to szybciej i łatwiej decydowałyby się na posiadanie dzieci? Nie wydaje mi się. A jakieś kolejne prodzieciowe pomysły lęgną się w ministerstwie, bo coraz gorsze statystyki. Tak. No, znaczy, no, takiej zmiany jak wydłużenie urlopów rodzicielskich z obowiązujących dzisiaj 24 tygodni do roku jeszcze nigdy nie było. No ale jakoś ludzie nie rzucili się do zachodzenia w ciążę. Chyba, że pan ma jakieś inne dane. Pan redaktor dobrze wie o tym, że zmiany w polityce demograficznej są rozłożone na kilkanaście lat. Efekt dzisiejszych działań poznamy po kilku latach. To nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc, dzięki dłuższym urlopom rodzicielskim, macierzyńskim, jest od razu więcej urodzeń. A jest jakiś rewolucyjny jeszcze pomysł, który pójdzie krok za tymi urlopami? Czy na razie będziecie patrzeć, jak te urlopy zadziałają? Tak jak pan premier mówił, to jest rok polskiej rodziny i myślę, że będziemy to pokazywać bardzo skutecznie w tym roku. W roku polskiej rodziny jaki będzie rekord polskiego bezrobocia? No i to jest temat dziś najważniejszy. No mamy 13,4 na koniec grudnia 2012. Niektórzy mówią, że będzie 15-16 w tym roku. W styczniu? No w styczniu, w lutym, w marcu. Znaczy, to ja jestem w tej grupie większych optymistów. Mam nadzieję, że po tym sezonowym wzroście bezrobocia,
na które nakłada się też spowolnienie gospodarcze. I tutaj te dwie rzeczy są najbardziej decydujące w miesiącach lutym i marcu, aż do kwietnia, gdzie powinno zacząć spadać bezrobocie. I mam nadzieję, że połowa roku będzie tym momentem, gdy odbijemy tendencję. Ale zaryzykuje pan powiedzenie, no nie wiem, 14,5% nie przekroczymy? Nie chciałbym się tutaj wiązać takimi liczbami. Mam nadzieję, że te działania, które podejmujemy w ramach Funduszu Pracy, łagodzące skutki spowolnienia gospodarczego, pozwolą jak najmniej podnosić stopę bezrobocia. Czyli żadna liczba nie padnie? Znaczy są oczywiście liczby, które zapisane są w budżecie. Jest 13% na koniec roku. Bardzo ważne jest to, czy w połowie roku nastąpi zmiana tendencji. Wycofujecie się z reformy emerytur górniczych? Nie. Ale jakoś tracicie entuzjazm dla niej. Nie, no to trzeba ją bardzo precyzyjnie i dobrze przygotować. Ale tak ją przygotowuje? Miała być w grudniu, ale miała być w styczniu, przyszedł luty, cały czas reformy nie ma. Zmienił się minister gospodarki, no, jest pan premier Piechociński. Nie, no to ma swoją wartość. Minister Piechociński jest bardziej przeciwny niż Pawła, czy wręcz przeciwnie? Pan premier Piechociński, minister gospodarki, odpowiada za górnictwo. I wkład Ministerstwa Gospodarki jest bardzo ważny. Jest dyskusja ze związkami, jest dyskusja z pracodawcami, wykazanie stanowisk pracy. Naprawdę tu jest potrzebny czas na dialog. Obiecuje pan, że ta reforma będzie? Znaczy mamy zapowiedź w expose. Ale pan, nie takie zapowiedzi z expose nie się lądowały w koszach. Jak pan prześledzi realizację przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedzi z expose, to idziemy bardzo skrupulatnie. Czyli reforma będzie? Znaczy przygotowujemy ją, tak. Znaczy, będzie reforma, czy ją przygotujecie? Znaczy, żeby coś wprowadzić w życie, to trzeba najpierw to przygotować. Tak, ale potem trzeba to wprowadzić. No i to są etapy, które następują po sobie, więc jesteśmy na etapie przygotowań. I będzie etap wdrażania. No, to bardzo to jest konsekwentne działanie, tak. PSL zagłosuje za kandydaturą Grodzkiej na wicemarszałka? Nie było klubów w tej sprawie. Ale jeszcze to pańska intuicja, co panu podpowiada? Znaczy, pytanie, czy pani marszałek Nowicka zostanie odwołana. No to możecie zagłosować za odwołaniem Nowickiej, no za powołaniem Grodzkiej. I tutaj będzie pewnie wcześniejsza dyskusja, bo nie wiem, czy sama pani marszałek Nowicka składa mandat, czy ale będzie... Ale bez entuzjazmu do Grodzkiej podchodzicie. Znaczy, tak samo jak przypomnę sobie głosowanie nad marszałek Nowicką, też wielkiego entuzjazmu nie było. To ostatnie pytanie pana Michała. Czy romans PSL z PJN skończy się powstaniem jednej partii? Znaczy, wiemy, ogłaszamy dzisiaj programową konwencję, wspólne zespoły dotyczące... A pytanie jest o jedną partię. Będzie jedna partia? Znaczy będzie na pewno Polskie Stronnictwo Ludowe i serdecznie zapraszamy i tworzymy mocne, silne centrum. Ważne jest, żeby tworzyć centrum dla Polaków, żeby mieli dobry wybór i ważne są programy, które chcemy dyskutować i ciężko mam nadzieję, że... Ciężko się odpowiedzieć, panie ministrze. Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję bardzo, bo czas jest nieubłagany. Dziękuję.